a będę mówić o posadzkach miejskich, o nawierzchniach. Proszę zauważyć, że z kostki Baoma przeszliśmy na kostkę bazaltową, a potem na kocie łby. Wszystkie te trzy posadzki układają się w tym króciutkim przejściu prowadzącym na dziedziniec Podkówki. I rzadko się o tym mówi, ale to, jaka jest nawierzchnia w mieście, bardzo wpływa na jego odbiór na poziomie podświadomym. Pamiętajmy, że przez wieki trwania tego i innych miast większość mieszkańców nie analizowała tej architektury świadomie, nie miała do tego narzędzi poznawczych, ale mimo to architektura działa, architektura pracuje na nasz odbiór i tworzy albo no właśnie jakiś wielkomiejski klimat, albo staromiejski klimat, a nawierzchnia jest właśnie tym aspektem, który rzadko jest analizowany, a bardzo wpływa na nasz odbiór. Inaczej traktujemy wyłożone kostką przestrzenie Starego Miasta, niż gdybyśmy mieli tutaj po prostu zwykłe betonowe płyty chodnikowe. Z kolei, jeżeli chodzi o kocie łby, tutaj nie jesteśmy do końca stabilni, zwłaszcza na starszych nawierzchniach, które zaczynają się garbować, zaczynają się wypiętrzać. Podświadomie wiemy, że musimy włożyć więcej atencji w utrzymanie równowagi i to powoduje, że z jednej strony, no właśnie, trochę napinamy ciało, bo mamy świadomość, że możemy się przewrócić, ale z drugiej strony też otaczają nas inne dźwięki, inne wrażenia niż na takiej oswojonej przestrzeni. W związku z tym jesteśmy bardziej otwarci, bardziej czujni na te bodźce. Więc pierwsze primo to jest to, co pod stopami.